dobry, witam wszystkich serdecznie, wideo portalu WLC24TV w programie Studio Karolina. Dzisiaj u mnie w studio piękna zwycięzczyni, włosławianka, tak. Pielęgniarka, ma anestezjologii intensywnej terapii, Magda Biegalska. Witam serdecznie, Magda. Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, jak Magda przyszła do mnie, to od razu musiałam ocenić jej walory. Czy rzeczywiście jury miało rację i tak nie myliło się, miało rację, dziewczyna ma świetną figurę. Zapytałam ją oczywiście o wagę, bo to wiadomo. To ile ważysz? 50 kilo. A jaki masz wzrost? 1,68 m. A jakie wymiary? Oj, nie wiem. Mierzyłaś? Nie wiem, nie mierzyłam się. To standardowe takie, wiesz, modelkowe to jest 90, chyba 60, 90, nie? Nie, takich na pewno nie mam. Aha, masz fajniejsze. Słuchajcie, Magda wygrała konkurs Polska Miss. Tak. Na teren kujawsko-pomorskiego. Zgadza się. Jestem dumna, bo ja się cieszę, że włocławianki wygrywają konkursy, tym bardziej, że można tu trochę tak nieładnie powiem, jest na co popatrzeć. O, może tak. Ale lubię patrzeć na ładne kobiety, słuchajcie. I fajnie się patrzy na Magdę na pewno i dlatego już wiem, czemu wygrała ten konkurs, bo fajnie się na nią patrzy i fajnie się prezentuje. Tu za tym fotelem tego nie widać, ale myślę, że jak wejdziecie na jej profil, to zobaczycie. Magda, no dobra, jesteś pielęgniarką, tak? Bo ja to powiedziałam, na anestezjologii intensywnej terapii. No to skąd tu pielęgniarki pomysł na start w wyborach na MIS? Wyświetliła mi się reklama na jednym z social mediów. Mhm. Poza tym wiele osób kilkukrotnie mi powtarzało, że powinnam coś spróbować. Ja traktowałam to jako żart, ale stwierdziłam, że trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu. Poza tym moim motto jest żyć tak, żeby było co wspominać na emeryturze, a to na pewno będzie jedno z takich wydarzeń. Fajna przygoda, naprawdę. Poznałam dwie dziewczyny, które też startowały od nas z Włocławka. One niestety nie dostały się do finału, ale do tej pory mamy kontakt, także dzięki konkursowi mam dwie nowe kumpele, utrzymujemy kontakt do tej pory. Okej, okay. Masz ile lat, powiedz? 28. Okay. Czyli wpasowujesz się w ten trend, który był przewidziany w tym konkursie. Tak. No dobrze, no ale to był konkurs, który gdzieś się tam pojawił w social mediach, możemy zdradzić, że na Instagramie, tak? I co tam było napisane? Startuj w naszym konkursie? To był post sponsorowany, że jest otwarte jeszcze są zgłoszenia i żeby wysłać formularz. Ja ogólnie formularz wysłałam ostatniego możliwego dnia, było do północy, a ja wysłałam, nawet mam screena o 22:40, więc... No, czyli chwilę przed zamknięciem bramek, tak? Także no, gdybyś nie wysłała, to byś nie wygrała. Tak. No dobra, to co, oni się odezwali później do ciebie, jak wysłałaś ten formularz? Zgłoszenia były do niedzieli, do 7 kwietnia, a ja w środę, będąc w pracy, zresztą na bloku operacyjnym, dostałam maila, że zakwalifikowałam się. Już w następną sobotę miałam sesję półfinalistek w Bydgoszczy. I dwa tygodnie później były półfinały też w Bydgoszczy, więc to wszystko bardzo szybko się działo. A powiedz mi, jak wysyłałaś ten formularz, to rozumiem, że musiałaś dołączyć swoje zdjęcie. Zdjęć musiałam dołączyć wiele. Było zdjęcie bez makijażu, zdjęcie całej sylwetki, zdjęcie najlepiej w bikini albo w jakimś takim stroju sportowym, żeby było widać lepiej tą sylwetkę. I tam chyba musiałam podawać wymiary, tak mi się wydaje. Okej, dobra, czyli sporo zdjęć. A kontrkandydatek też było sporo? Ile zgłoszeń internetowych było, to nie dowiem się, ale na półfinałach było nas 42. Z całego województwa? Tak. 42 dziewczyny dostały maila, że mają się zgłosić na tą sesję i na półfinały. Czyli w sumie zgłoszeń wszystkich było zapewne więcej. Bo wy stanowiłyście tą taką cząstkę na te półfinały. I później z półfinałów 20 dziewczyn dostało się z wyboru jury plus dwie dziewczyny z głosowania internetowego, więc w finale było nas 22. Znaczy było nas 21, bo jedna dziewczyna została zdyskwalifikowana. A wiadomo za co? Nie. I później w trakcie finału ja przeszłam do top 10 i z tego top 10 jury wybierało już dziewczyny z koronami po prostu. Okej, okay. Czyli twoje pierwsze miejsce. Jak się poczułaś, jak wyczytali twoje nazwisko, powiedz? Jakie to jest uczucie? No nie do opisania naprawdę. Ale spodziewałaś się tego? Patrzyłaś na konkurentki i mówiłaś, no kurczę, mam szansę?
mi wiele osób mówiło z otoczenia, że na pewno wygram, ale ja myślę, że to każdej dziewczynie ich jacyś koledzy mówili, że na pewno wygrają. No miałam cichą nadzieję na wygraną, no jak każda z nas, ale ja wolałam z góry zakładać, że nie wygram i się dobrze zaskoczyć, miło zaskoczyć pozytywnie. Okej. No dobra, czyli wygrałaś w regionie kujawsko-pomorskim. W województwie kujawsko-pomorskim mamy czerwiec. To jaki plan dalszy na polską Miss? Jesienią, bo ja automatycznie jestem w finale, teraz trwa casting open dla dziewczyn, które nie brały udziału w regionach, mogą zgłosić się bezpośrednio do finałów, tylko muszą przejść ćwierćfinały, półfinały i finały i wydaje mi się, że ostatni tydzień, ostatni weekend listopada będą finały, ale jeszcze nie mamy szczegółów podanych. Okej, czyli jeszcze kontrkandydatek nie widziałaś, żeby mogła ocenić, czy wygrasz. Nie. Chociaż rozmawiałam z dziewczyną, która wygrała w tamtym roku z Liwią. Zresztą widzimy się teraz w sobotę, bo też mamy kontakt, także kolejna fajna znajomość. Pytałam się, ile osób będzie w finale, więc mówiła, że około 40. W tym licząc 16 dziewczyn, które wygrały województwo, no to miejsc jest mało na całą Polskę. No tak, tak. Jak się czujesz po tym? Co, jak zareagowali rodzice, nie wiem, chłopak? Chłopaka nie mam. Panowie, jest gdzie startować i ustawiać się pod domem z kwiatami. To co? To jak zareagowali rodzice? No, wszyscy są dumni. Najbardziej to się cieszyła moja 4-letnia siostrzenica, bo wiedziałam, że korona jej się spodoba. Ona cały czas powtarza, że chce być jak ciocia Madzia. Więc no, naprawdę jest wsparcie też od osób w pracy. Jak wróciłam na pierwszy dyżur, to koleżanki naprawdę miło mnie przywitały. Miałam szarfę Miss Anestezjologii, miałam torta, nawet było konfetti, także no, w szpitalu czuję naprawdę wsparcie takie społeczne. Ludzie są dumni, że ich pielęgniarka wygrała. Także i da się to odczuć. Chociaż... jakieś takie negatywne komentarze też obiły mi się o uszy, ale ja się tym zupełnie nie przejmuję. Okay. Ja uważam, że im większe zwycięstwo, to tym więcej będzie jakiś fal krytyki, a to są ludzie, którzy zazdroszczą. Oczywiście, myślę, że zazdrość jest naturalnym elementem, który pojawia się wśród ludzi. Oczywiście nie powinien się pojawiać, tylko wsparcie powinno być, no bo jeżeli ma się piękną dziewczynę przed sobą, no to czemu ma nie wygrać, prawda? A powiedz mi, co robisz, żeby dbać o tą swoją figurę? Ważysz 50 kilo, masz 1,68 m wzrostu. Ja mam 1,72 i 50 kilo raczej nie ważę. Fakt, że no, trochę się różnimy wiekowo, bo pewnie jakieś 15-16 lat, ale pewnie w moim wieku będziesz ważyła gdzieś tyle co ja, no może trochę mniej. Co robisz, żeby dbać o figurę? No zawsze coś tam ćwiczyłam, ale teraz regularnie już od 2,5 roku chodzę na zajęcia fitness. Mam swoją ulubioną trenerkę Martę, którą serdecznie pozdrawiam. Próbowałam wielu sportów, ale uważam, że każdy powinien znaleźć ten jeden, który nie sprawia problemu, ani nie jest obciążeniem, żeby go robić. Dla mnie teraz zajęcia fitness są wpisane w mój grafik dnia. No zawsze jak mam wolne albo... Czy Marta nazywa się na D? Nie, Marta R. Aha, okej, okay, dobra. Okay. No, miesięcznie ponad 20 godzin spędzam na siłowni, na fitnessie. Czyli teoretycznie 5 dni w tygodniu. Po godzinie. Przeważnie jak chodzę, to chodzę na 2 godziny przez pracę zmianową. Plus teraz, jak jest ciepło, to dochodzi do tego rower. Też moim postanowieniem na ten rok jest nauczyć się w końcu pływać. To jest moje marzenie. Okej. Więc na pewno jak się nauczę, to jeszcze dojdzie do tego basen. Od 12 lat nie jem mięsa, więc nie wiem, czy to ma jakiś wpływ na moją sylwetkę. No raczej staram się myśleć, co jem. Znaczy zdarza mi się jeść jakieś fast foody, bo myślę, że wszystko z głową. Też tak myślę, no. Ale mówisz, że 12 lat nie jesz mięsa w ogóle. Tak, a ryby tak. jesz? Nie. Czyli jesteś taką weganką bardziej. Wegetarianką, bo jajka i mleko jem, ale nie jem ryb ani żadnych owoców morza. Okej. No z tymi owocami morza to bym miała problem, żeby zrezygnować z ryb. No ale mięsa można nie jeść, rzeczywiście. Ja jem tylko drób z mięsa. No i co? I mówisz, że zastanawiasz się nad tym, co jesz, tak? Czyli sport, jedzenie i to daje gwarancję takiego pięknego wyglądu?
No, nie ukrywam, że korzystam też z medycyny estetycznej. Ja otwarcie mówię na ten temat. Ogólnie uważam, że wszystko jest dla ludzi i medycyna nie jest tylko po to, żeby poprawiać zdrowie, ale też komfort, również komfort psychiczny. Mhm. Więc jeżeli ktoś ma fundusze, dlaczego nie? No, wyglądasz bardzo ładnie, więc nawet jeżeli ta medycyna estetyczna u Ciebie zadziałała, to nie ma przasności, która gdzieś tam pojawia się u kobiet, które z tą medycyną estetyczną mają na co dzień do czynienia. Ale no, myślę, że wyglądasz bardzo ładnie. No drodzy Państwo, no trzeba się chwalić takimi pięknymi kobietami, tak? No a po tym, jak będziesz miała, będziesz polską Miss, będziesz gdzieś dalej startowała? Jak myślisz? Nie, to nie będzie, nie złapałaś takiego bakcyla, że to wygrałam, to myślę, wygrałam myślę, że dalej? Niestety ogranicza mnie wiek. Tak? A do tak. Którego wieku można? Jeżeli bym wygrała, to przez następny rok jestem zobowiązana umową, a później jak już będę miała 29 lat i 30, to niestety to jest limit wiekowy. To jest niesprawiedliwe, drodzy Państwo, i zakładam, że to mężczyźni ustalają te limity wiekowe. Ale później jest konkurs Polska Miss 30+, także... Okej. Dobra, pewnie też 40+, to może ją się załapała. Magda Biegalska, piękna wrocławianka, pielęgniarka, anestezjologiczna, intensywna terapia, która wygrała konkurs Polska Miss na Kujawsko-Pomorskiej. I trzymajmy kciuki, drodzy Państwo, żeby w listopadzie, jeżeli to będzie w listopadzie, była w finale i zajęła pierwsze miejsce, bo warto się chwalić takimi pięknymi osobami. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Również dziękuję.